Puszcza Niepołomice, Ruch Chorzów, wynik 2-2, cześć, kanał 365 dni o piłce, kolejny odcinek w delegacji. Na samym początku oczywiście zachęcam do tego czerwonego, magicznego guzika o nazwie subskrybuj, kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco. Mecz ciekawy, chciałoby się powiedzieć, Ruch cisnął, no i w końcu wcisnął, wynik 2-0 do przerwy, później 2-2, wyszarpany ten punkcik z perspektywy niebieski. Natomiast patrząc na przebieg tej rywalizacji, myślę, że wynik absolutnie zasłużony, no bo umówmy się, w pierwszej połowie to raczej Puszcza dominowała, narzuciła swój styl gry, swój taki bardzo niewygodny styl gry, no bo trzeba przyznać, że też te bramki zdobyte przez ekipę Żubr, no właściwie w takiej iście, powiedziałbym, stylu Tomasza Tułacza, więc najpierw rzut z autu, piłka kilkukrotnie gdzieś tam mijała tych zawodników Ruchu Chorzów, ostatecznie trafił Sołowiej, no a później ten rzut karny, najpierw rzut karny zmarnowany, natomiast jeden z zawodników Ruchu przekroczył tę linię pola karnego, zanim nastąpiło uderzenie, no i później Sołowiej razy dwa. Później trzeba powiedzieć, że Ruch naprawdę dobrze wyglądał. Dominował, była w, taka powiedziałbym, pasja, zaangażowanie, ogień w drużynie gości, no i to wszystko jakby emanowało. No i na samym końcu mam najpierw piękne trafienie Swędrowskiego, no myślę, że strzał marzenie. Uderzenie życia, gol, który dał nadzieję, też spowodował, że Puszcza miała pewne problemy, bo mi się wydaje, że było widać pewien chaos w drużynie Tomasza Tułacza. Oczywiście ktoś powie, że Artur Siemaszko kilkukrotnie się urwał i ta akcja mogła się podobać. Brakowało wykończenia, bo naprawdę blisko było do tego gola na 3-1, natomiast z drugiej strony Ruch też miał swoje okazje. Mam w głowie między innymi tą wrzutkę, którą trzeba było zamknąć. Wydaje mi się, że Szczepan był jednym z tych piłkarzy, który po prostu nie dołożył tej głowy odpowiednio, no i nie padła bramka na 2-2. Natomiast końcówka, no akcja firmowa Ruchu, chciałoby się powiedzieć, bo Swędrowski, a więc autor tej bramki na 2-1 dogrywa w pole karne, no i Michał Felix, a więc zmiennik trafia. Myślę, że to jest bardzo ważny z perspektywy Ruchu punkt, bo to jest cały czas seria niebieski bez wygranej, 9. kolejny mecz licząc ligę, a także Puchar Polski, gdzie przecież Ruch przepadł z niespodziewanie z tymi rezerwami Legii Warszawa. Natomiast to może być taki mentalny kop dla tej drużyny, taki mecz przełomowy, takie spotkanie, w którym gdzieś tam drużyna się zbierze, no i zacznie punktować, no bo jest to na ten moment cały czas niestety strefa spadkowa. I jak w ogóle spojrzymy sobie na tabelę, to mówimy o historii, kiedy trzy drużyny, które awansowały dopiero co do Ekstraklasy, znajdują się właśnie w tych miejscach oznaczonych na czerwono, a więc ŁKS, który dzisiaj przegrał z Krakowią 0-2, no i drużyna Puszczy Niepołomice, a także Ruchu Chorzów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciężko mi jakby wysnuć teraz taką tezę, że to jest Liga Dwóch Prędkości, że to jest taka, powiedziałbym, taka historia, kiedy faktycznie widzimy, że Ekstraklasa, to jest drużyna, to jest liga, która ma oczywiście te standardy zupełnie inne i te ekipy, które awansowały, no muszą się do niej przyzwyczaić. Wiadomo, że pewnie będą jeszcze przetasowania, pewnie będą jeszcze rotacje, natomiast na ten moment, no wygląda to w ten sposób, że drużyny, które awansowały, a więc Beniaminkowie, zamykają ligową tabelę. Kanał 365 dni o piłce, oczywiście zachęcam wszystkich do tego czerwonego guzika na dole o nazwie subskrybuj, klikajcie koniecznie. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.